Dzień dobry Państwu. Przed nami Wielkanoc. To wielkie święto, święto zwycięstwa życia nad śmiercią. Ale jesteśmy też w takim szczególnym momencie. Tuż obok nas toczy się wojna. W Polsce nie tylko dowiadujemy się o tych potwornościach, które tam się dzieją, ale również doświadczamy takiego bezpośredniego spotkania z ludźmi, którzy uciekli stamtąd. Najczęściej są to mamy z dziećmi, ludzie starsi. No, serce się łamie, jak się o tym mówi. I może to wszystko nie bardzo nastraja nas do optymizmu, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że ta straszna sytuacja, to ogromne nagromadzenie zła i nieszczęścia, którego jesteśmy świadkami i którego dotykamy na co dzień, wśród nas, Polaków, wyzwoliło falę wielkiego dobra. I to też warto zauważyć. To jest tak, że ten ogromny wysiłek, poświęcenie, oddanie czasem nie tylko swojego czasu, ale właściwie wszystkiego, co mamy, również mieszkań, ludziom, którzy są w tej strasznej potrzebie, to dowód tego, że dobro bierze górę, że ono zwycięża. I w taki sposób warto spojrzeć na te zbliżające się święta. Święta, które na pewno dla wielu z nas po prostu powinny być odpoczynkiem, przyjrzeniem się budzącej do nowego życia przyrodzie, ale również, to przecież jest istota tych świąt, warto przypomnieć sobie, a jeśli ktoś może, to przeżyć te wszystkie dni, które składają się na Triduum Paschalne. Pamiątka niezwykłej miłości. Pamiątka bezgranicznej ofiarności. Wreszcie gotowości do poniesienia czy przyjęcia ogromnego cierpienia i śmierci po to, żeby ratować tych, których się kocha. I wreszcie zwycięstwo życia nad śmiercią to coś, co warto przeżyć, co warto zobaczyć. Życzę Państwu, żeby ten czas był czasem błogosławionym, żeby był czasem zbliżenia się do tych, do których było nam daleko, spojrzenia na tych, którzy potrzebują drugiego człowieka, żeby te święta przeżyć jak najlepiej. No i żebyśmy po świętach mogli spotykać się jako trochę przynajmniej lepsi ludzie, którzy są dla siebie bardziej życzliwi, a wobec tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, również bardziej zjednoczeni, mniej kopiący rowy, a budujący mosty między sobą. Życzę tego Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Alleluja.